Siostra profesor Borkowska była bez wątpienia postacią wyjątkową. Ja wiem, często się mówi tak o osobach, które od nas odchodzą, ale w tym wypadku nie chodzi o taki okrągły frazes czy banał. Mogę to powiedzieć zupełnie odpowiedzialnie, bo byłem jej uczniem. Tak? Uczyła mnie przez kilka lat, kiedy tu studiowałem. Z pewnością była osobą potrafiącą budzić szacunek. Szacunek swoją postawą, swoją wiedzą, umiejętnością przekazywania, czasem również wymaganiami. Ale myślę, że najbardziej budziła szacunek umiejętnością współpracy. Tym, jak odnosiła się do innych ludzi, jak potrafiła właśnie z nimi współpracować. I najlepszym dowodem tego jest fakt, że potrafiła wychować, tak mogę powiedzieć, wychować całe grono uczniów, którzy zajmują się jej ukochanymi Jagiellonami, czyli tą sferą wiedzy historycznej, którą się ona zajmowała. Myślę, że to jest, tak mówiąc na świeżo o odejściu siostry profesor, ważniejsze niż wymienianie jakichś pozycji naukowych, jej dorobku, etc., etc., co oczywiście też można zrobić, tego jest wiele. Ale my w Instytucie Historii KUL z pewnością zapamiętamy ją bardziej jako mistrza, jako osobę, która potrafiła tworzyć wokół siebie grupę współpracowników, jako po prostu dobrego, pięknego człowieka. Była wymagająca i bardzo troskliwa. To była, może czasami nawet nadopiekuńcza jako nauczyciel. Miała też ogromne poczucie humoru. Nie zawsze to poczucie humoru trafiało dobrze, ponieważ jeżeli ktoś dostał mniej złą ocenę, nie było mu do śmiechu, ale zawsze bardzo wierzyła w swoich uczniów. To ciepło, jakim zajmowała się i tymi dobrymi, i tymi złymi, było czymś niezwykle znaczącym dla nas wszystkich, których uczyła. Może powiem tak, jak sam ją wspominam o pierwszym tekście, który napisałem, takim naukowym. To było w pierwszej klasie na studiach, czyli na pierwszym roku. Otrzymałem tekst w postaci zmasakrowanej. Liczba uwag czerwonych, zielonych, żółtobrązowych, innych była ogromna. Ale właśnie w tym wszystkim, w tej pieczołowitości i w tej pasji opieki nad uczniem, studentem, wyrażała się siostra profesor. A poza tym uwielbiała podróżować, uwielbiała biesiady i kochała bardzo życie. Życie swoich studentów, życie własne i życie swojej wspólnoty. Chcę przypomnieć i podkreślić, że była też historykiem swojego zakonu. Napisała wiele ważnych rzeczy i patronowała też wielu ważnym historycznym inicjatywom. Głupotą jest mówienie, że będzie nam jej brakowało, bo to niewiele mówi. Raczej powiem inaczej, że z ogromną wdzięcznością myślę o tych wszystkich godzinach, latach, które poświęciła tak wielu osobom z naszego środowiska. W tym traktuję to jako zaszczyt i przyjemność. Poświęciła także i takim osobom jak ja.